Kolejny powód, dla którego ty możesz chcieć założyć firmę, żeby nią zarządzać. Że nie jesteś właścicielem, który patrzy z boku, ale jesteś tym, który zarządza. Może tak być. Poznałam kiedyś na konferencji biznesowej kobietę, która opowiadała, jak została dyrektorką przedszkola. Do momentu, do którego została dyrektorką przedszkola, to przedszkole prywatne ona je, Stworzyła w sobie sensie z potrzeby, tak? Najpierw swoje dziecko, potem znajomi dodawali dzieci, w końcu już było dużo tych dzieci, w końcu mogła pozatrudniać pracowników. I do momentu zatrudniania pracowników, ona to robiła, wszyscy byli zadowoleni, ale widziała, że ma umiejętności, ale nie miała do tego pasji, takich silnych emocji. Okej, okay, robiła to, ale był, miała dosyć. A w momencie, kiedy i tak myślała, dobrze, zatrudniam jakichś pracowników, nie wiem, co z tym zrobię, może to sprzedam, ale w momencie, kiedy byli pracownicy i ona zaczęła tym zarządzać, poczuła wiatr w żaglach wow, do tego zostałam stworzona. Zarządzanie. A więc jeżeli chodzi o zarządzanie, to bardzo ważne są cztery elementy. Po pierwsze, planowanie. Określanie celu i strategii, czyli to, co odwołam się do innych modułów, które były w poprzednim, czyli jak zarządzać innymi. Wizjoner i strateg. O tym teraz tutaj mówię. Więc potrzebujemy mieć jakąś wizję, jakieś nasze marzenie, ale które jest weryfikowalne. Tak? Wiemy, jak zweryfikujemy i wiemy kiedy. I potrzebujemy mieć pewną strategię, oczywiście elastyczną, ale krok po kroku, co będziemy robić, żeby to osiągnąć. Tak? W zarządzaniu ważne jest to zaplanowanie. Muszę powiedzieć, no tak, jak zarządzam, to chyba o tym wiem. Hmm. Przyjrzyjmy się tym czterem elementom, widzisz wszystko, o czym teraz mówię, to są pewne tutoriale. To jest trochę tak, jakby doświadczony pilot, wsiadał do samolotu i mówi, 10 lat już pilotuję samoloty. Nigdy żadnego problemu. Nie robimy według procedur, przecież widzę, że wszystko chyba działa dobrze. Startujemy. Mm. Im bardziej doświadczony pilot, im bardziej bezwypadkowy pilot, tym bardziej pilnuje procedur. I po kolei, wszystkie procedury. Krok po kroku. I tak samo jest tutaj. Jeżeli zarządzasz, przejdź te wszystkie procedury. Dlatego, że im bardziej jesteś yy, wizjonerem i strategiem, tym bardziej ten punkt Ci się spodoba, a tym mniej spodobać się punkt drugi i punkt czwarty. Drugi punkt. Organizowanie. Czyli grupowanie działań, grupowanie zasobów tworzenie pewnych systemów, czyli to, co robi tutaj administrator. Dlatego mówię, jeżeli jesteś wizjonerem i strategiem, to te rzeczy, no przecież powiedziałeś już ludziom, co mają robić. To jest tak, jak ja bym wstał i teraz powiedział, jest taki model zarządzania, więc zarządzaj firmą, okej, okay, super. Ale potrzebujesz to uszczegółowić. I ja rozumiem, że przy za zarządzaniu firmą może być tak, że ty tego nie umiesz albo nie chcesz robić, więc możesz kogoś zatrudnić. Ale jeżeli zarządzasz firmą, to bądź pewien, ja robię to, ale teraz kto Robi to, kto to zorganizuje, pogrupuje działania, pogrupuje zasoby, stworzy procedury, stworzy systemy, według których firma działa. Kolejna rzecz to jest przewodzenie. Chodzi o kierowanie ludźmi. Wizjoner, stratek zwykle lubi przewodzić ludziom, więc ten punkt czasami, gdzie jest administrator, tutaj są realizatorzy, tak, według tej koncepcji, zespołu marzeń. Więc przewodzenie ludziom ciekawa i bardzo potrzebna rzecz, ponieważ systemy, pogrupowanie zasobów, określenie celów, określenie strategii jest super. Tylko oczywiście ktoś musi to zrobić. Jeżeli nie ma tego ktoś i nikt tego nie robi, to najlepsze plany nie wypalą. I oczywiście w drugą stronę, człowiek, który jest ludziolubem i uwielbia pracować z ludźmi, ale nie ma planów, nie jest zorganizowany, to ludzie będą się dobrze czuli na początku, a później będą sfrustrowani, bo nie widzą rezultatów. Człowiek potrzebuje widzieć rezultaty. To jest ważne dla człowieka. Czwarta rzecz. Kontrolowanie czyli obserwowanie działań, obserwowanie wyników i korygowanie ich, lub wzmacnianie, jeżeli idzie dobrze, korygowanie, jeżeli oczywiście idzie źle. Więc te cztery punkty są i zwykle ludzie, którzy lubią planować, wizjonerzy, strategzy, dobrze się czują w przewodzeniu. Ci, którzy są bardziej administratorami, lubią kontrolować. Potrzebujemy wszystkiego, Niekoniecznie sami wszystko musimy robić, możemy któreś rzeczy zlecić innym ludziom, ale jest jakaś część zarządzania, która zależy od nas. Nie jesteśmy tylko właścicielami, jesteśmy tymi, którzy chcą mieć realny wpływ. I ludzie, którzy zarządzają, zwykle popełniają pięć kluczowych błędów. Warto o nich wspomnieć, ponieważ w zasadzie z 90% prawdopodobieństwem ludzie, którzy biorą się za zarządzanie, któryś z tych błędów lub któreś z tych błędów będą popełniać. Co więcej, jeżeli człowiek nauczył się funkcjonować na jakimś poziomie i świetnie działa, to kiedy wchodzi na poziom wyżej, może się okazać, że na poziomie wyżej popełnia znowu któryś z błędów. Jaki to jest pierwszy czas? Zbyt szybko oczekujemy rezultatów. I widzisz, to jest tak, że człowiek sukcesu często jest słabym zarządcą. Człowiek sukcesu często jest słabym zarządcą. Już wyjaśniam. Chodzi mi o człowieka sukcesu, który sukces odniósł sam. Do jakiegoś momentu firma się rozrosła dzięki sile jego osobowości, dzięki jego pomysłom biznesowym, dzięki jego interakcjom z innymi ludźmi, dzięki jego zasobom finansowym, cokolwiek to było. To było oparte na nim. Teraz chce zarządzać, czyli zrobić taką dźwignię, super, ale on był bardzo zmotywowany. To była jego firma, to była siła jego ambicji. Ludzie, których zatrudnia, nie będą mieli w większości wypadków aż takiego poziomu motywacji. I to jest pierwsza rzecz. Dlatego trzeba poświęcić czas na wyłowienie kluczowych ludzi albo na zatrudnienie kluczowych ludzi. Trzeba zrozumieć, że pewne rzeczy będą szły może wolniej, ale to nie znaczy, że szybkość jest tutaj kluczowa, kierunek jest tutaj kluczowy. Nie jak szybko biegniesz, tylko czy biegniesz w dobrym kierunku. To jak w takim dowcipie, tak? student fizyki, który właśnie skończył sesję, stoi sobie w pociągu, już myśli o wakacjach, jedzie do domu, planuje co tam będzie robił. I to jest dworzec centralny, Warszawa, mnóstwo pociągów, jakaś starowinka przybiega i mówi: Młody człowieku, czy. Do Krakowa i pokazuje na pociąg, to ten kierunek? A on mówi tak. No bo... I ona biegnie w tamtą stronę. A on cicho dodaje, kierunek dobry, tylko zwrot przeciwny. Więc tak samo może być z czasem. Nie tak ważne jest, jak szybko biegniesz, czy, tylko, czy zwrot jest. Przy... Bo w pewnym momencie będzie ten rozmach i to pójdzie szybko, ale na początku rzeczy muszą iść dokładniej niż szybko. Brak rozwoju, czyli człowiek zarządza i przez cały czas zarządza, zarządza. Trudne słowo w taki sam sposób. Pamiętasz, kiedy mówiliśmy o kontekście kulturowym. Baby boomers, pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z, które już się pojawia. Trzeba zarządzać inaczej, więc potrzebujesz rozwijać siebie poczytać coś, pojechać gdzieś, dowiedzieć się, ale potrzebujesz też rozwijać swoich pracowników. Nieustanny rozwój dzisiaj nie jest luksusem, jest normą, którą musisz mieć. Złe zarządzanie problem w zarządzaniu złe zarządzanie Okay, już dodaj. Złe zarządzanie finansami. Ludzie, którzy skupiają się na systemach, na procedurach, ludzie, którzy skupiają się na ludziach, albo i na jednym, i na drugim, często umyka im ten aspekt finansowy firmy. Tego też trzeba pilnować. Jeżeli jesteś człowiekiem, który bardziej skupia się na wizji, na celu, na ludziach, to zwykle grasz w ataku, jeżeli chodzi o finanse. Czyli przeinwestowujesz. A jeżeli jesteś człowiekiem, który skupia się na procedurach, na organizowaniu, na kontrolowaniu, to grasz w obronie, czyli jesteś zbyt lękliwy, nie doinwestowujesz. Więc musisz mieć kogoś najlepiej, kto zarządza finansami, a ty zarządzasz nim i kontrolujesz to, co on ci mówi, i bierzesz to pod uwagę. Kolejna rzecz to jest balans życiowy. Istotna rzecz. Człowiek, który zarządza i widzi tutaj sukcesy, często zaniedbuje inne sfery życia. Wiele takich przykładów mógłbym mnożyć, ale jeden z najczęstszych, tak? Jesteś w firmie, firma się rozwija, świetnie nią zarządzasz, jesteś popularny, lubiany, ludzie cię doceniają, podlizują się tobie, trochę wiesz, trochę ci się to podoba, masz duże pieniądze, wracasz do domu. A powiedzmy, że ona z dwójką, trójką małych dzieci. Jest zmęczona i ty jesteś zmęczony. I myślisz, co ona cały dzień robiła? Wiem, trywialne, ale takie jest życie. Wiele ludzi to zaniedbuje, albo zaniedbujesz swoje zdrowie. Nie, nie wyjeżdżasz na wakacje, nie odpoczywasz. Wiele rzeczy może być takich, które mogą sprawić, że to nie jest błąd związany z firmą, to jest błąd związany z życiem zaniedbanie relacji, zaniedbanie swojego zdrowia. Albo przemęczenie, bo nie masz czasu na hobby. I ostatnie: administracja państwowa. Tak, jeżeli spotkasz, pamiętam na marginesie, mi się. Kiedyś na spotkaniu przedsiębiorców była taka dwudniowa konferencja biznesowa, i potem były takie after party. Była wynajęta cała restauracja w hotelu, gdzie mieszkaliśmy, gdzie była konferencja. Siedzimy, rozmawiamy i widzę tam z boku siedzi jakiś człowiek, do nikogo się nie odzywa i tak mi trochę się żal zrobiło. Myślę sobie, jest nowe w środowisku, wiem jak to jest, może jest mało przebojowy, więc usiadłem koło niego i mówię, jak ci się to podoba. Mówię, no fajne, takie trochę inny świat niż ten, z którym żyję i tak dalej. Ja mówię, a kim ty jesteś? On tak ściszył głos, rozumie się, mówię, ale nie powiesz nikomu. Ja mówię nie. On mówi, ale na pewno nie powiesz nikomu? Ja mówię nie. Jestem pracownikiem administracji państwowej. Ale nie przyszedłem tu na przeszpiegi. Kolega mi zabrał, powiedział, że to jest fajne, żebym tutaj przyszedł, że to jest zupełnie inny świat. I mówi, to jest zupełnie inny świat. Widzisz, administracja państwowa, musimy wziąć to pod uwagę. Te wszystkie przepisy, prawa, urzędnicy, podejście do nich. Nie będę tutaj rozwijał, ale często osoby zarządzające patrzą na firmę bez kontekstu. Jeden kontekst, który gubi się, to jest kontekst siebie jako osoby i zadbania o siebie, kontekst rodziny i zadbania o rodzinę, ale kolejny kontekst, który się gubi, to jest kontekst, że żyjemy w jakimś państwie albo działamy na terenie różnych państw, gdzie są różne przepisy, jeszcze te przepisy się zmieniają. Więc potrzebujemy te wszystkie rzeczy wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy dobrze zarządzać swoją firmą. Jeżeli chcemy skupić się na zarządzaniu, to ten tutorial, że go przejdziesz i będziesz go regularnie weryfikował, pomoże Ci skupić się na zarządzaniu, sprawić, że firma będzie odnosiła sukces też finansowy, a Ty będziesz miał satysfakcję z tego, że zarządzasz, ponieważ jest to Twoją pasją.